Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Pytamy, drodzy państwo, dzisiaj o Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, bo mamy dwie wersje wydarzeń dotyczących właśnie strajku kobiet i to policja twierdzi, że marszałek Czarzasty zaatakował policjanta. Marszałek Czarzasty twierdzi co innego. Zapytamy o to dzisiaj naszego gościa, bo z nami na łączach poseł Lewicy, pan Maciej Kopiec. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Panie pośle, no Lewica ze zrozumiałych względów żyje tym tematem, nawet wczoraj cały dzień wszystkie media omawiały głównie tę sprawę. Pan może rozmawiał z marszałkiem Czarzastym albo w kuluarach właśnie tą wersję dokładnie państwo omówiliście. Co się właściwie państwa zdaniem stało na tym strajku kobiet między policjantem a wicemarszałkiem Sejmu? Panie redaktorze, tutaj nie ma żadnej wersji do omawiania, to są fakty po prostu. Ja wiem, w jaki sposób zachowuje się policja. Byłem na marszach, jestem na nich od samego początku, znaczy na marszach, na protestach, na strajkach kobiet. I wiem jedno, że policja jako swoje zadanie ma wykonywać bardzo prostą robotę. Ma chronić obywateli i obywatelki i zapewniać im bezpieczeństwo. Więc w sytuacji, w której zaatakowany zostaje wicemarszałek Sejmu, podczas wykonywania swoich obowiązków, gdzie uniemożliwia mu się wejście do Sejmu, do pracy z ulicy, no to jest dla mnie skandal. Ja spotkałem się z wieloma zachowaniami policji. Postępowanie policji obserwuję na bieżąco od kilku tygodni na polskich ulicach i muszę przyznać, że niestety, no ale do policji zaufania nie mam. Marszałek Czarzasty został zaatakowany przez policjantów. Została zaatakowana posłanka Magdalena Biejat, posłanka Monika Falej. Już nie będę wspominał o swoim przypadku, gdzie zostałem w Katowicach po prostu przez policję podczas wykonywania czynności moich obowiązków służbowych. Zostałem po prostu wywieziony z kuty kajdankami, wsadzony do radiowozu i wywieziony na policyjny parking. Także dzieją się rzeczy straszne i dla mnie tutaj, no jeżeli jest marszałek Sejmu, koło niego stoi posłanka, oni są kontrolowani przez policję, a później atakowani przez policję, no to wie pan, no to te fakty tutaj są bardzo oskarżające dla policji, tak naprawdę. Panie pośle, faktycznie to brzmi dramatycznie. Wysłuchajmy marszałka Czarzastego, który w kilku mediach w różnych okolicznościach tłumaczył właśnie, co się stało. Bardzo proszę o materiał. Po pierwsze, zostałem zatrzymany. Po drugie, zostałem pchnięty na maskę samochodu. Po trzecie, jak zostałem pchnięty na tą maskę samochodu, poczułem uderzenie w plecy z tyłu. Zostałem unieruchomiony siłą i zostałem pozbawiony wolności. Gdzie jest ten pan, który mnie pobił? Pobił mnie policja. Pobił mnie. Potrącił mnie. Nie, proszę pana, ja nigdy nie będę chodził. Straż Marszałkowska zaraz pana odprowadzi. Proszę pana, chciałem przejść. Przedstawiłem się, posłanka przedstawiła się. Proszę pana. Ale ja zaświadczyłam też o tym, że jest to wicemarszałek Sejmu. Jeżeli marszałka Sejmu się bije, to jest spokojnie. Nie naruszył nietykalność cielesną, dlatego że blokował fizycznie przejście panu marszałkowi. Zostałem faktycznie rzucony na maskę samochodu. Zostałem, jak leżałem na tej masce, przyduszony, uderzony w plecy. Jednym słowem, zostałem unieruchomiony siłą. To jest prawda. Panie pośle, no proszę wybaczyć śmiałość, ale to jest 9 aż takich zarzutów wobec policji. Zatrzymany, pchnięty na maskę, rzucony na maskę, uderzony w plecy, unieruchomiony siłą, pozbawiony wolności, pobity, zostało zablokowane mi przejście, przyduszony. No, panie pośle, proszę wybaczyć. No, brzmi to trochę jak daleko idąca przesada, a przecież mamy też filmik z miejsca zdarzenia, to jest parę sekund, więc zobaczmy go i tam też widać właśnie, że marszałek Sejmu też ma parę w rękach, nie taką jak w memach oczywiście, ale tak do końca spokojny nie jest. Proszę o nagranie. Przychodzi poseł Żukowska, przychodzi marszałek Sejmu i pchnął policjanta,
które znikną nam już tam za samochodem. No nie widzimy tego rzucenia na maskę czy uderzenia w plecy. To panie pośle, panie redaktorze, czy nie robicie z siebie męczenników po prostu tutaj strasznego reżimu, te porównania do Białorusi, które chyba trochę Białorusinów obrażają. Oni tam naprawdę walczą, są torturowani, a tutaj wy nakreślacie taki obraz heroicznych bojowników o wolność. 9 tutaj aktów męczeństwa Włodzimierza Czarzastego, no nie widać tego na policyjnym nagraniu. Nie powiedział pan jednej rzeczy, mianowicie takiej, że to wideo, które udostępniła policja, to jest wideo już po tym wydarzeniu, które opisuje marszałek Czarzasty. Ale nie, bo tam przecież wchodzi pani poseł Żukowska, ją widać na początku. Wchodzi pani poseł Żukowska, przechodzi... Ale pani poseł Żukowska była podczas całego trwania tych zajść i było to zajście, o którym mówi pan marszałek, a później wydarzyły się te wszystkie wydarzenia, które widzimy na tym wideo, a tak naprawdę na tym wideo nie widzimy nic. Ale powiem może o czymś, czego doświadczyliśmy jeszcze oprócz tego. Posłanka Magdalena Biejat. Legitymacja poselska w ręce, gaz, policjant i gaz w oczy. Powiem, co się stało podczas mojego zatrzymania, które trwało może, ja nie wiem, sama procedura zatrzymania trwała kilka minut. Z obdukcji lekarskiej mojej wynika, że miałem stłuczone mięśnie, stłuczone żebra, naderwany kark. Ale pan się nie wylegitymował wtedy, bo myśmy rozmawiali tu z rzecznikiem policji. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Ja legitymowałem się, mówiłem, że dokonuję interwencji poselskiej. Ja tą legitymację później schowałem, zanim skuto mi ręce. No jeżeli jest pan wciągany w kordon policji, do którego pan podchodzi w taki sposób, tu jest moja legitymacja. Jest pan wciągany, jest pan ciągnięty za szyję, ktoś pana wciąga w kordon policji, no to co pan pierwsze robi? Zabezpiecza dokumenty, które gwarantują panu bezpieczeństwo. Później zostałem powalony na asfalt i zostały mi skute ręce kajdankami. Zostałem wywieziony przez policjantów z miejsca zdarzenia, mimo interwencji europarlamentarzysty, mimo interwencji posłanki, mimo interwencji wicemarszałkini Senatu. Także to, co się dzieje w tym momencie, to jest kuriozum. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Pan marszałek Czarzasty został, jego tożsamość została poświadczona przez posłankę. Jest to dopuszczalne prawo, metoda poświadczania tożsamości. No, panie redaktorze, no, mamy do czynienia z parlamentarzystami. Właśnie tutaj, panie pośle, często się powołujecie właśnie na to prawo do interwencji poselskiej. Przepisy mówią, że poseł lub senator ma prawo podjąć w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich interwencję w organie administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym. I tu jest jeszcze wymienionych wiele z tych instytucji, do których macie prawo. Tylko mam z kolei, nasi widzowie także, pewien taki dysonans. Te marsze... Ja też na nich od początku, panie pośle, jestem, od pierwszego wieczoru. Są jednak trochę no, wulgarne, bywają też agresywne. Ten ferwor walki czasami może policjantów zdezorientować, kto akurat jest aktywistą LGBT, który się rzuca na policjanta, a kto poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Łamane są przepisy kodeksu wykroczeń, wulgaryzmy, zakłócanie ciszy nocnej, łamane są obostrzenia pandemiczne. Czy naprawdę interwencja poselska upoważnia do wszystkiego, nawet do łamania prawa, czy pomagania tym, którzy łamią kodeks wykroczeń? Pomieszał pan, panie redaktorze, wszystkie fakty. Przede wszystkim na strajkach chodzi tylko i wyłącznie o prawa kobiet do decydowania o własnym ciele, którego to prawa odmawia Polkom Trybunał Konstytucyjny, który składa się z ludzi podległych partii rządzącej. I to jest pierwsza kwestia. No to jest pewna narracja, zgadza się. I to jest, nie, to nie jest narracja, to są fakty. Druga kwestia. Jestem na tych marszach również od samego początku. Te kobiety są zdesperowane. Natomiast to, co pan dodatkowo jeszcze myli, to Marsz Niepodległości z Marszem Strajku Kobiet. Ponieważ to na Marszu Niepodległości płonęły mieszkania, to na Marszu Niepodległości ludzie byli bici i atakowani. To jest wstyd, to prawda. To jest dla Marszu Niepodległości wstyd. I jeszcze jedna rzecz, to na Marszu Niepodległości uczestnicy Marszu Niepodległości atakowali policję. Ale panie pośle... A tu mamy sytuację odwrotną, ponieważ tutaj na Marszach Strajku Kobiet są ludzie, którzy są ubrani w cywilne ciuchy. A to zawsze tak jest. To zawsze tak jest. Nie narozpoznani jako funkcjonariusze policyjni, którzy mają w rękach stalowe pałki, którzy tymi stalowymi pałkami traktują ludzi, po prostu biją tych ludzi. Parę dni temu w Warszawie była sytuacja, w której policja nawet dopuściła się tego, że nie dopuściła nas do tego, żebyśmy zachowywali dystans społeczny, ponieważ ludzi, którzy dotychczas byli na jednej ulicy... No panie pośle, ale to jest wersja, że idzie... O długości 300 metrów
sprowadzono w kordon i zamknięto na szerokości 100 metrów. No panie pośle, znaczy, to pańskim zdaniem... Policji, wie pan, co się stało, wie pan, co się stało, jak poszedłem do funkcjonariusza policji przedwczoraj na marszu w Warszawie? Zapytałem, i co teraz będziecie robić z nami, jeżeli jesteśmy zamknięci w tym kordonie? On powiedział, nie wiem, czekam na decyzję. No, policja sama nie wiedziała, co... Ale nie, no, szeregowy policjant zawsze czeka na decyzję przełożonych, to jest dowód pewnych... Ale panie pośle, fakty są też takie. Łamiecie kodeks wykroczeń, okrzyki po 22 czy wulgaryzmy podlegają pod mandaty, których nie dostajecie masowo. Łamiecie obostrzenia, a Marta Lempart wielokrotnie była przyłapana na tym, jak kazała napierać tę policję. To słynne krok naprzód i kiedy państwo przedstawiacie marsz strajk kobiet jako marsz świętych kontra reżim autorytarny i wy tutaj przedstawiacie się jako święci, a potem jak marszałek Czarzasty wymieniacie te swoje męczeńskie przypadki, to nie tylko się wydaje dalekie od prawdy, ale jest taką przesadą, która no trochę razi w przypadku majestatu parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej. Naprawdę w naszej historii posłowie obrywali porządnie czy od różnych naprawdę reżimów, przeciwników politycznych, a tutaj mam wrażenie, że państwo egzagerujecie, no przesadzacie, żeby zrobić z tego trochę polityczne show. Czy macie pan, no proszę o komentarz, panie pośle. Ale panie redaktorze, przede wszystkim my jesteśmy na tych ulicach po to, żeby pilnować, żeby wszystkie prawa obywatelskie, między innymi prawo do wyrażania własnych poglądów na ulicach, było zagwarantowane, żeby policja nie naruszała prawa. Ponadto, czymże jest złym, że marszałek Sejmu próbuje wejść do Sejmu, ponieważ marszałka Czarzastego potraktowano w taki sposób, w jaki go potraktowano, podczas gdy próbował wejść na teren Sejmu Rzeczypospolitej do pracy. Ale nie miał dokumentów. Z posłanką, która mu towarzyszyła. Proszę? Ale nie miał dokumentów. Nie miał swojej legitymacji poselskiej. Panie redaktorze, była z nim posłanka, Anna Maria Żukowska, która legitymowała się legitymacją. Było to przy Sejmie. Było to w obecności kilkadziesiąt metrów od tego zdarzenia była Straż Marszałkowska. Więc co jest procedurą, jeżeli już policjanci nie wierzą posłance na Sejm, która się legitymuje, że koło niej stoi marszałek, wicemarszałek Sejmu. Więc czymże jest takim powiedzenie do wicemarszałka Sejmu, panie marszałku, proszę zaczekać, pójdziemy po Straż Marszałkowską. Trzeba go od razu traktować brutalnie, trzeba go rzucać na samochód, trzeba go bić. Ale nie było żadnego bicia, no panie pośle. Ja rozumiem, że może marszałek Sejmu chce mieć jakieś właśnie męczeństwo, jakieś zasługi, bo w latach 80. był po drugiej stronie. Mogę jeszcze jedną rzecz? Proszę bardzo. Katowice, ostatni poniedziałek. Zostałem dwukrotnie wylegitymowany przez policjanta moją legitymacją poselską. Policjant w momencie, gdy dostał moją legitymację do ręki, przeczytał, zobaczył, co jest na niej napisane, zadał mi pytanie imię i nazwisko. Posłusznie odpowiedziałem Maciej Kopiec. Wie pan, jakie było kolejne pytanie? A z jakiej pan jest, jaka jest pana przynależność? A ja mówię, słucham. A to jest weryfikacja jest po pana, prostu. Jaka jest pana przynależność partyjna? Czy jest pan z PiSu? Takie usłyszałem pytanie. No, ale pan, ja rozumiem, panie pośle, no da się ulepić z tego różne dla was męczeńskie historie, natomiast poseł może weryfikować prawdziwość pańskiej tożsamości różnymi pytaniami kontrolnymi, a wy ze wszystkiego zrobicie męczeństwo. Na zakończenie teraz jeszcze raz pokażemy ten filmik. Przechodzi pani poseł Żukowska, to jest od początku ta właśnie scena, przechodzi pani poseł Żukowska po wylegitymowaniu się, potem próbuje przejść marszałek Czarzasty, który nie ma dokumentów, i on odpycha. Tutaj mamy przepuszczanie najpierw pani poseł Anny Marii Żukowskiej, przechodzi, jeszcze nie wie, co za nią się wydarzy. Marszałek Sejmu nie ma, jest zatrzymany. I tam, proszę państwa, odpycha ręką. Jakoś nie jest dobra, to internauci mogą panie dokładnie prześledzić. Z pełnym szacunkiem, nie było tam pana, nie było tam mnie. Mamy wideo, które udostępniła policja, która dzień wcześniej dokonywała prowokacji, której funkcjonariusze w współpracy z oddziałami antyterrorystycznymi stalowymi pałkami prowokowali i bili ludzi. Mamy do czynienia ze służbami, których koordynator, pan minister Kamiński, powiedział nam w Sejmie, nie macie prawa być na ulicach, pracujcie w Sejmie, co jest jawnym naruszeniem ustawy o wykonywaniu mandatu posła, ponieważ mamy prawo do interwencji, gdy policja interweniuje wobec obywateli. A czy interweniujecie, gdy marsze łamią prawo? I to mówi minister, który był w przeszłości skazany przez sąd za dokonywanie nadużyć w kierowaniu bodajże CBA.
Panie pośle, serdecznie dziękuję za tę konfrontację. To nasi widzowie oceniają dzięki materiałom, dzięki wypowiedziom obu stron, bo ja tutaj miałem stanowczo inne zdanie niż pan poseł. Ocenią w takim razie, na czym polegała ta sytuacja. Serdecznie dziękuję. Pan poseł Kopiec z Lewicy był moim i państwa gościem. Kłaniam się panu posłowi, kłaniam się też państwu. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału telewizji w Polsce.pl i zasubskrybowania także, polajkowania na portalach społecznościowych, czy YouTube, czy Facebook, czy Twitter, czy nawet telewizja w Polsce.pl ma swój Instagram. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.